Witajcie w dzisiejszym odcinku. Prosiliście o przepis na sernik, choć tych serników już jest trochę na naszym kanale, ale dzisiaj przybywamy z sernikiem latte. Będzie to takie odzwierciedlenie tego, co macie w szklance. W kawie latte, czyli mamy białą warstwę, mamy warstwę kawową i na to mamy zamiast pianki u nas będzie bita śmietana. Sernik jest niezwykle delikatny, aksamitny. Zaczniemy od pierwszej warstwy śmietankowej. Już na tym etapie nagrzejcie sobie piekarnik. Funkcja grzania góra-dół, temperatura 175 stopni. Od czego zaczynamy? Może od twarogu. Twaróg jaki? Półtłusty najlepiej, może być też tłusty, dobrze zmielony, najlepiej 2-3-krotnie, żeby nie było żadnych grudek. Pewnie padnie pytanie, a dziewczyny, co z twarogiem z wiaderka? Można wykorzystywać twaróg z wiaderka. Ja nie ukrywam, że też czasem po taki sięgam, bo nie trzeba mielić, ale tutaj jest ważna rzecz, żeby sprawdzać skład takiego sera, bo czasami są tam różne ciekawe rzeczy w tych serach. Kolejne składniki to cukier. My wykorzystujemy cukier drobny i do takiego zachęcam. Następnie dodamy budyń śmietankowy, najlepiej bez cukru. Dolewam Ci trochę śmietanki 36%. Wolne obroty. I miksujemy wszystko. Co dalej? Dodajemy stopniowo jajka i ja chcę tutaj zaznaczyć, że pewnie zauważyliście, że obroty miksera są bardzo wolne, bo chodzi nam o to, żeby masa serowa nie była zbytnio napowietrzona, bo jeżeli ją napowietrzycie za bardzo, to po prostu sernik w trakcie pieczenia będzie Wam rósł, potem Wam opadnie i zacznie pękać. Dokładnie. Prosta sprawa. Dobrze, masa serowa pierwsza jest gotowa. Sernik będziemy piekły w tortownicy. Spód wykładamy papierem do pieczenia, boków nie smarujemy tłuszczem. Najlepiej, zobaczcie, zapiąć sobie rant na spód, tutaj wypuścić ten papier i będzie idealnie. Przelewamy i wstawimy do piekarnika na 15 minut. W międzyczasie zrobimy kolejną warstwę. W trakcie, kiedy będziemy robić tą drugą warstwę, ta pierwsza śmietankowa się nam zapiecze i będziemy mogły wylać kolejną. Dobra, resztę sobie zostawię dla mnie na wyrównanie, potrząsając foremką. I teraz jeszcze... Justa, my to teraz za chwilę karetkę wzywali. Przepraszam. Nie oparłam Cię. Mało brakowało. Jezus, przepraszam. Dobra. Bo ja tu robię takie czary-mary teraz. Jest tu na planie jakiś lekarz? Dobrze. Sernik będziemy piekły z funkcją pary. My nie mamy funkcji pary w piekarniku, dlatego tą funkcję sobie stworzymy. Stworzymy, tak. Takie warunki. Mamy specjalną taką kokilkę. Wkładamy ją do piekarnika razem z wrzątkiem. W trakcie pieczenia woda będzie parowała. Na który poziom? Na ostatni. Na sam dół wkładamy tą foremkę. Tak. A sernik na środkowy poziom piekarnika. I co ta para spowoduje, Dorothy? Sernik będzie równiutki, będzie biały, nie będzie się przypalał z wierzchu i to też zapobiega pęknięciom na serniku. Tak. Więc polecamy: pieczcie w kąpieli wodnej. Dobra, idziemy z tym. Czas na drugą warstwę kawową. Ciasto bardzo podobne do poprzedniego. Co tak patrzysz? Sprawdzam na ujęciu, czy to będzie odpowiedni kadr. Ja się tu produkuję, ona sobie kadry sprawdza. Bardzo podobne składniki jak w poprzedniej warstwie serowej, tyle że mamy tutaj jeszcze kawę do tego. Tak, i budyń zamieniamy na skrobie ziemniaczaną. Tak. Musimy zacząć od śmietany. Śmietana jest delikatnie podgrzana, do tego wsypuję kawę rozpuszczalną. Dość sporo tej kawy. Zostanie nam taka esencja kawowa. Pięknie to pachnie. Co jest istotne przy serniku jeszcze? Ja tak tym palcem grożę zawsze. Istotne jest, żeby wyjąć wcześniej wszystkie składniki na sernik, żeby miały temperaturę pokojową. No, rozpuści nam się to? Tak. Tak, mieszamy do rozpuszczenia. Okej, no to ja już lepiej zrobić sobie to wcześniej, podgrzać śmietankę niemal do wrzenia, rozpuścić kawę i odstawić. Jak to już ta śmietanka będzie wystudzona, to możecie wlać do masy serowej. Dobrze, przechodzę do masy. Twaróg, ponownie, cukier, skrobia, siup. Żółtka damy za chwilę. Jajka. A, jajka. Patrzę, bo takie żółteczka, żółte, ładne. Miksuję i stopniowo dolewam kawusie. Tylko żebyście je dodawali w rządku. Tak, nie musi być wystudzone. Tak. Po dodaniu kawy nie zapominamy o jajkach. Stopniowo, wolne obroty, siup i siup. Okej, mamy to. Nie przerażamy się tym, że masa jest bardzo luźna, ona jest lejąca wręcz, bym powiedziała. Sernik po 15 minutach jest delikatnie ścięty i teraz będziemy wylewać masę. Co jest ważne przy wylewaniu tej masy, że trzeba wylewać w różnych punktach, bo ten sernik nie jest całkowicie ścięty, więc nie chcemy, żeby część się zapadła. Dokładnie tak. Najlepiej to robić łyżką. Tak. Od spodu jeszcze warto też przemieszać. Okej. No to ładujemy. Jeżeli chodzi o studzenie, to uchylamy drzwiczki piekarnika, studzimy przez 15 minut w uchylonych drzwiczkach, a następnie odkładamy na blat i studzimy na kratce. Po wystudzeniu sernik schładzamy przez całą noc i na drugi dzień robimy trzecią warstwę. Fajnie się ścięło wszystko. A jak już widzicie, że macie mniej więcej rozłożony równo tą masę serową, możecie śmiało lać resztę. Smakuje Ci? No, bardzo dobra. Resztę zostawimy sobie. Daj. Na zakąskę. Wyrównujemy i pieczemy. Dobrze, sernik jest wypieczony, dobrze schłodzony. Czas na ostatnią warstwę, czyli bitą śmietanę. Ona zastępuje nam to ubite mleczko w kawie latte. Tak, to jedziemy. Mamy śmietanę schłodzoną 36%. Do tego od razu dodamy niewielką ilość cukru pudru. Nie za dużo, żeby nie było za słodko. No i ubijemy na sztywno. Dwie chyba wystarczą, nie? Czy więcej? Daj jeszcze jedno. Dobra. Dobrze. Miksujemy. Okej. Każdy, myślę, wie, jak ubić śmietanę. Wiesz, ty masz energii. Ha, ja bym mogła dziewczyno góry przenosić. Jak masz tyle... A dobrze, poszło mi dobrze. Jeszcze jak zjem sernik, to już w ogóle. Czy my mówiłyśmy o studzeniu sernika? Mówiłyśmy. Tak, przypomniałam się teraz. I zobaczcie, i teraz tutaj idzie to ubite. Ta pianka. Jak pijecie w kawiarni latte, to tutaj tak się wgryzacie w sernik, czujecie kawę, lekki na dole, lekka masa serowa budyniowa i tutaj na górze ta pianeczka. Jeżeli się obawiacie, to możecie dodać łyżeczkę żelatyny, żeby nieco dłużej zachować tą taką fajną strukturę. My ten sernik już dzisiaj zjemy, także będziemy się tu posiłkować żelatynką. Do tego dodamy trochę malin świeżych, żeby tak przełamać smak. Możecie zostawić sobie bez owoców, ale my stwierdziłyśmy, że owoce jednak muszą być. I robimy sobie tutaj takie. Dobrze, na wierzch kakao. Ja lubię też z cynamonem, ale tutaj szefowa jest przeciwniczką cynamonu. Nie, no już za dużo, bo my już ten cynamon, mam wrażenie, wszędzie dawałyśmy. Tak prezentuje się sernik w środku, to jest najważniejsze. No zobaczcie, wygląda, uważam, fantastycznie i nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie skosztowały takiego serniczka. No oczywiście, że tak. Musi być. Koszt, próba. Chodź tu, malinko. O, jaki dobry. Ja bardzo lubię kawowe serniki. Rewelacyjne. Koniecznie wypróbujcie przepis. Dajcie nam znać w komentarzu, czy wam smakował. No i co? Genialne. To jest jeden z moich ulubionych serników. Wchodźcie na stronę domowe-wypieki.com. Tam znajdziecie cały przepis wraz z opisem. Możecie sobie wydrukować, dać do koszulki i zrobić książkę z przepisami słodkiej kuchni pszczółek. Dokładnie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Za tydzień widzimy się godzina 17, środa. Do zobaczenia. Pa!